Haiti, moja ostatnia książka, szósty kryminał retro z komisarzem Zygmuntem Maciejewskim w roli głównej. Książka wyjątkowa, bo o najkrótszym tytule w całej serii. Tym razem mój bohater musi zmierzyć się z zagadką zwłok niezidentyfikowanego mężczyzny znalezionego w końskim boksie. W boksie klaczy należącej do księcia Czetwertyńskiego, jak również mające miejsce wkrótce potem włamanie do kasy pancernej w browarze Feterów. Czy te wszystkie sprawy się łączą, czy to tylko zbieg okoliczności, przekonają się Państwo, a może już się nawet Państwo przekonali. Ale dlaczego mówię, że to jest książka ostatnia, nie najnowsza? Dlatego, że najnowszą znajdą Państwo w księgarniach już wkrótce. Nosi tytuł Kwestia krwi. Pierwsza różnica, tytuł dłuższy. Druga różnica, komisarz Zygmunt Maciejewski nie jest komisarzem, ale jeszcze aspirantem, ponieważ jest to jego pierwsza sprawa w dawnym przedwojennym Zamościu w niezapomnianym roku 1926.